Hej, z tej strony Michał. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co pozostało po szczole rzece, o której opowiadałem Wam w tamtym roku. Na początku 2022 roku kopalnie pomorzane znajdujące się na terenie Olkusza i Bolesławia, która wydobywała rudy cynku i ołowiu, całkowicie zaprzestała wypompowywanie wody z kopalni. W grudniu ubiegłego roku i styczniu obecnego odłowiono ze szczoły 568 ryb, w tym m.in. głowacze pręgopłetwe, strągi potokowe, szczupak czy karasie srebrzysty. Przez lata naturalne źródła szczoły zaniknęły. 95% jej wód stanowiły wody kopalniane. Szacuje się, że jej źródła mogą dopiero odrodzić się za 60 lat. Obecnie koryto rzeki jest już całkowicie wysuszone i można tam znaleźć ogrom śmieci i szczątków zwierząt.